Jest to wystawa przede wszystkim interaktywna, więc wszystkiego można dotykać, wszystkiego można wypróbować, można eksperymentować. Wystawa była już pokazywana w 21 krajach w Europie, między innymi w Grecji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Portugalii. Wystawa składa się z ponad 40 eksponatów. Są to w większości eksponaty interaktywne. Są to rekonstrukcje machin, które zaprojektował Leonardo da Vinci. Ciekawe jest to, że Leonardo da Vinci przede wszystkim jest znany z malarstwa. I kojarzymy go przede wszystkim oczywiście z Monalizą, z Ostatnią Wieczerzą. Natomiast mało osób wie, że tak naprawdę większością jego twórczości i większość jego zainteresowania to były różnorodne machiny. Każdy z nas, kto musiał zmieniać koło w samochodzie, wie, że do tego jest potrzebny podnośnik. A podnośnik wynalazł właśnie Leonardo da Vinci. Jest ciekawostka, ponieważ w XV-wiecznym czołgu, który tutaj widzimy, jest ukryty błąd, a mianowicie jest odkręcony trybik, co oznacza, że tak jak on stoi tutaj, nie możemy go użyć, natomiast wystarczy odwrócić trybik i czołg będzie w pełni działał. I są dwie teorie, dlaczego są takie błędy. Jedna teoria to jest to, że Leonardo chciał jakby opatentować swój wynalazek, wtedy jeszcze patentów nie było, ale Leonardo chciał jakby zabezpieczyć się przed tym, że ktoś inny będzie kopiował jego wynalazek. A druga teoria ogłasza, że właśnie z racji tego, że Leonardo da Vinci był pacyfistą, że celowo ukrywał w niektórych machinach wojennych błędy, żeby nie mogły zostać one użyte przez niewłaściwe osoby. Wystawa będzie działać do 30 września, codziennie od godziny 10 do 20. Serdecznie zapraszamy, żeby pobyć trochę w świecie Leonardo da Vinci i zobaczyć, czy Leonardo też i Państwa zainspiruje.